dzisiaj mamy piękny dzionek. Wczoraj byłem jakoś zmęczony. Tyle jazdy było do tego miasta. Ale dobra, wychodzimy. Co tu się działo? Co tu się działo? Mój czerwony biedny. Ten dziwny, ten uciekł sobie. Oj, ale mocne uderzenie. Będzie trzeba do mechanika jechać. O dobra, mam na szczęście mechanika blisko. Więc szybko jadę. Szybko, tak szybciutko po prostu. Dobra, tu do tego mechanika, bo ten jest najlepszy. Okej, dobra. Już wygląda jak nowe, wymienione części są. On ma swoje Bugatti, no on sobie wziął moje części te zniszczone, a mi dał te nowe, więc no. Jak na razie sobie jeżdżę ponownie. Tędy sobie jadę. Ciekawe, co będzie tam dalej. Bo tam już chyba nie było. Chyba jednak byłam. Co się dzieje? Aha, tutaj jest jakaś ściana, okej. Tu jest taka maluteńka baza policyjna. Taka naprawdę malutka. Nawet helikoptera na górze nie ma, ale jak można być w takiej bazie policyjnej? Gdzie ja być? Co się stało? Dlaczego? Gdzie ja być? Oj, co ja mam? Gdzie ja być? To mam napady, choroby, jaskini. Koniec. Gdzie to być? Gdzie ja być? Gdzie ja być? Gdzie ja być? Spokojnie. Szybko do lekarza. Szybko. Mam takiego jednego lekarza w tym mieście. Mojego kolegę. Tam, tak. I tutaj mówimy, żeby trzeba wziąć. Gdzie ja być? Okej, chyba już jestem wyleczony. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo już nie wydaje. Gdzie? O, jednak jeszcze jestem troszkę chory, tak minimalnie. Dobra, już nie jestem. Okej, dobra. Jedziemy sobie teraz tam na przykład. Co to było? Co to? Kolejna walizka? To już trzecia walizka, jaką spotkałam w tym mieście. Chyba to jeden człowiek cały czas gubi walizki. I w każdej z nich jest 1500 pieniędzy. Bardzo dziwne. Jak na razie to ja sobie jadę tutaj. To jest więzienie. No dobra. Tam jest... jaźnia, czy jak to tam nazwać? Do tego miasta, w którym byłem. Więc no. Ja sobie tutaj teraz. O, tu jadę dalej sobie. O! Stacja benzynowa. Idealnie po prostu, bo już mi się naprawdę kończy paliwo. O, idealnie. Dobra, szybko tu ten zatankowałem. O, Simo siema, co tam u ciebie? Jak tam? Dobrze się idzie, dobra. Masz tu hajs? Ja idę. Jeju, no ile ten ktoś... Jeju, jak ja wyjadę, żeby nie wybuchnąć. O, udało mi się. Jakoś mi się udało. Dobra, jedziemy dalej. Może pojadę po torach. Dobra, udaję pociąg. To ten samochód jest tak naprawdę do wszystkiego. Do terenu, do szosy, do nawet toru. Więc no, tylko żeby go pociąg nie przejechał. Bo wtedy będzie źle. A
w Leźle pojechałem, bo chciałam tam pojechać, a nie tam, bo tam wiem, co już jest, a tam to nie wiem, czy wiem. Nie wiem, czy tam wiem, co, a to tu jest miasto, okej. Ale bym chciał ten helikopter, no może sobie kupię kiedyś helikopter. Zobaczymy. Gdzie? O, mówiłem? Prawie mnie pociąg przejechał. Ale to było uczucie. A ja sobie tylko tak normalnie podtara. Co to jest? Co to jest? Aha, spadek do wody, okej. Okay. Rozumiem. A znaczy nie rozumiem. Okej. Okay. Jedziemy sobie po pustyni. Dlaczego? To ja tylko godzinę spałem? Bo ostatnio było 23 godziny, a nie 22. Ojeju, co się dzieje? O, dobra. Tutaj jest sklep z bronią mojego dobrego ziomka. Dobra. O, tu jest bank otwarty. Dobra, wezmę sobie tak 500 jeszcze. Dobra. Jedziemy dalej. Tam sobie zobaczymy. Tam jest na Tesle, albo na inne elektryczne auto jeszcze. Bo Tesla to chyba nie jedyna. A co to? No nie mów. No nie mów. No nie mów. Nie, no. No nie mów. No. Chyba będę znowu zarabiał. Tak jak kiedyś, 2 lata temu. Tak jak 2 lata temu było. Ja tu próbuję coś zrobić, nie wiem, próbuję się jakoś dostać do klatki do łeb. Nie wiem, w jaki sposób mam to zrobić, ale próbuję. Nie wiem, jestem dziwny. Bo próbuję się dostać do tej klatki. Bardzo dziwny jestem. Bo nikt normalny nie chciałby do tej klatki trafić, a ja chcę spróbować w niej być. Po prostu taka, po prostu taka, po prostu taka, ale się nie da, jak to tutaj nie się da. Dałam tak, tak, że się wyskakuje i się pojawia na górze. Chyba się nie da. A nie wiem, dobra. Dobra. Wracam tu. A! Ciąg dalszy nastąpi.